Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 8 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że na początek pójdziemy... Nie pójdziemy się przespać, bo jest 5:35. Mamy parę zadań tutaj w dzienniku. Zadanie, jak się dostać do klasztoru, ogólnie będzie anulowane. Członek Straży Miejskiej też, ale to w przyszłości. Oko Innosa to jest zadanie oczywiście główne. Łuk Bospera to jest... związane z gildią złodziei, najazdy bandytów, musimy znaleźć Pablo. Okej, bandyci w latarni morskiej do dna. Dobra, nie wiem, czy mamy gdzieś jeszcze jakieś zadania tutaj. Ja jestem zakatarzona dzisiaj delikatnie, bardziej niż wczoraj, bo katar mi po prostu puścił i teraz wychodzi na zewnątrz. No tutaj sobie Karl w ogóle siedzi, tak ogólnie. Ale tak, dzisiaj planowałam iść z Laresem na farmę Onara. W ogóle jestem zaskoczona, że możemy tam iść z nim, bo naprawdę się tego nie spodziewałam. Tu jest Borka, nie potrzebujemy iść do burdelu ani trochę. Daj spokój, nie opowiadaj. Dobra, Lares. Hej, ty! Czego zatrzymać dla siebie? To chodźmy. Dobra, chodźmy. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Nikomu tego nie powtarza. To się nam przyda, szczególnie, że aktualnie nie znajdę lepszego nauczyciela do siły tutaj w mieście, z tego co kojarzę. Podobno Torlov będzie mógł mnie uczyć, no a Torlov jest tam, gdzie farma Onara, tam gdzie najemnicy, więc powinniśmy się tym zająć. No i też, wiecie, nie ma co już tutaj siedzieć, bo zostało jeszcze parę NPC, z którymi możemy pogadać, ale oni nie wniosą nam zbyt wiele do życia, tak szczerze mówiąc. I teraz też jestem ciekawa, którędy Lares będzie szedł. Czy będzie szedł dołem, czy będzie szedł tym mostem z bandytami, tam jak farma Akila. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i... Cóż, no podejrzewam, że pewnie będziemy szli dołem. Z jednej strony dobrze, bo tam nie szliśmy też. A tam z tego co kojarzę są i kretoszczury, i wóz, i można takiego właśnie gościa też znaleźć. Który właśnie ma chyba problemy z towarami. Takie jakieś pierdoły. Ale no sami wiecie jak to jest. O, proszę bardzo, ogniste pokrzywy jeszcze tutaj pominęłam. Dobra, idę za tobą, chłopie, spokojnie. Zrobimy jakiś zapis, żeby nic się złego nie stało. Żeby się nie zgubić. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie nagrać już dla was odcinków na zapas, bo w przyszłym tygodniu, w środę, jadę do Koszalina na 5 dni. Czyli bym musiała dla was nagrać odcinki na środę, czwartek, piątek i na niedzielę, czyli 4. No a teraz tak, w weekend mnie nie będzie w domu, będę dopiero w niedzielę wieczorem, więc pewnie nie będzie mi się chciało nic nagrywać, albo nagram może jeden film. W poniedziałek muszę jechać do salonu sukien ślubnych na przymiarkę. No, ogólnie będzie już szła po prostu suknia do szycia, więc potrzebuję tam jechać na jakby pomiary. I takie podstawowe informacje, wziąć ze sobą buty do ślubu i takie tam, żeby ustalić długość, bla bla bla. No, plus przy okazji pewnie wejdę do centrum handlowego odebrać sobie paczkę z mojito, bo pewnie już mi zdąży przyjść. W sumie po co ja się produkuję? To jest Lares. On to zaciuka za chwilę. O nie, Lares jest śmiertelny. Niczego tu nie znajdę. To nawet dobrze, że biegnie dołem. No i właśnie, tutaj są te kretoszczury. Chodź tu, bydlaku! Ja mu troszeczkę pomogę. Ten kretoszczur kogo bije? Nie mam pojęcia. Ale ten sposób na kretoszczury jest naprawdę fajny. Dobra, bo tu jest jeszcze jeden kretoszczur. Oh my god, aż dwa. Lares, weź mi pomóż. Uf, na szczęście idziesz pomóc. Błagam. Do mnie kręć. Okej, dobra, Lares. Tego chyba nie chciałam wiedzieć. Słyszę gobliny, ale one być może są na górze. Niczego nie ma czego znajdę. Plądrować. O, żuwaczka tutaj leży. Lares, błagam, tylko ty poczekaj na mnie tutaj, bym chciała poeksplorować, a nie chcę, żebyś tak jak Bartok gdzieś poszedł. Poczekasz? Stary, proszę. Bo tu są rzeczy.
jest na przykład kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I to na klucz! Tak było wcześniej? Gdzie te gobliny się tak pieklą? Chryste panie. No, także w weekend mnie nie będzie, więc muszę jakoś dla was wygospodarować czas na nagranie tych filmów na zapas. No i nie wiem, kiedy to będzie. Podejrzewam, że w poniedziałek jak wrócę. No a we wtorek, no to już się muszę pakować i takie, wiecie, posprzątać w domu, żeby później było czysto jak wrócę. Takie pierdołki. A zresztą, wiecie, jeszcze trzeba doliczyć montaż filmów. To nie jest tylko tak, że trzeba nagrać i się wrzuci. Ja jakoś tam bardzo nie siedzę długo przy montażu, ale po prostu chodzi o fakt, że te filmy się renderują na przykład godzinę, później muszę znowu je wrzucić na YouTube'a i tam też znowu jest wypisywanie tego wszystkiego, czyli wiecie, tagów, opisu, miniaturki i tak dalej. I po prostu na tym schodzi trochę czasu. Trochę nawet dużo. Dobra, Lares, proszę cię, czekaj na mnie, chłopie, naprawdę, bo ja bym chciała zebrać wszystko, co tu jest. Chociaż i tak pewnie nie zbiorę kompletnie wszystkiego. O, wilczy kieł tu był. To jest chyba całkiem niezła broń, jak na początek. Chociaż ja mam lepsze. Okej. Właśnie, tak myślałam, że chyba zebrałam wszystko, ale jednak trochę złota jeszcze się tu wala. Gdzie te gobliny są? Tam na górze. Tak jakby na tym moście. A może tutaj nie ma bandytów w podstawowym Gothiku 2? Wiecie, ja się nie znam na tym. Okej, jesteśmy od tej strony. To dobrze, fajnie. Do klasztoru, do Corinis. Co ty robisz? Ej, wydaje mi się, czy my się jeszcze nie biliśmy ze ścierwojadami w tej części. Chodź tu, byd... To mnie kręci. Lares, ja nie chcę widzieć, co cię kręci, naprawdę. No, podoba mi się to, że pijesz miksturę co 5 sekund. I że wyrzynasz mi pół lasu. Co ty zabiłeś? Aha, szczura. Dobra. A tutaj nie ma jakichś rzeczy dla mnie? Nie ma. Czasami przy tych posągach sami wiecie, że jest jedzonko. No ale nie tym razem. Do majątku ziemskiego. Dokładnie tutaj idziemy. Tutaj jest ta karczma, która się nazywa Martwa Harpia, no właśnie. Chodź tu, bydlaku! W ogóle oberwałam od czegoś. Błagam, tylko nie Laresa. Ała. Dobrze, że mi ekspa nie ksują. A więc jesteśmy. Gdzie? Cóż, przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu, a wszystko pójdzie jak po maśle. Serio zostawiasz mnie tutaj? Ale Klopson, a ja myślałam, że idziemy razem. Dobra, no nie to nie. Tam idziemy do farmy bodajże Bengara. Ale to na razie nas nie interesuje i tam idziemy na przełęcz. Tutaj możemy w takim razie iść do Martwej Harpi w sumie i ogarnąć sprawę. Nigdy tego nie otworzę. Czemu tego nie da się niby otworzyć? Nie rozumiem. Dobra, jak już tutaj jestem, to mamy to zadanie do dna. Trzymam się od tego z daleka. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa.
Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. To mnie wcale nie dziwi. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie mam pojęcia. Nikt mi o niczym nie mówi. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Nie wiem, ty mi powiedz. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to taki? Randolph. Randolph moczy morda? Dobrze, czemu nie? Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. Zgłoś się po niego za jakieś 2 dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Jak dużo chcesz postawić? 100. 100. To mi się podoba. Wezmę pieniądze na przechowanie, dopóki konkurs się nie skończy, dobra? Oto mój wkład. W porządku. Idź po Randolfa i niech ci to nie zajmie całego dnia, słyszysz? Dobra, tylko ja powinnam zrobić to chyba w innej kolejności. Naprawdę to wierzysz? Spieprzyłam teraz sprawę po całej linii. Widzimy się na miejscu. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Zanim zagadamy do tego gościa, to pogada najpierw z Orlanem. Kim jesteś? Nic. Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może i więcej. Ode mnie nikt się niczego nie. Ile bierzesz za pokój? Jeśli zapłacisz 50 sztuk złota, będziesz mógł mieszkać w wybranym pokoju przez następny tydzień. Cholernie drogo. W takim razie, przyjacielu, poszukaj gdzie indziej. Myślisz, że ja mam lepiej? Jakie zbroje możesz mi zaoferować? Mam tu jedną, która na pewno ci się spodoba. Naprawdę w to wierzysz? Okej, skórzany pancerz, to już taki mam. Pomyśl o tym. Mogę ci jak chcesz, ale nie zastanawiaj się zbyt długo. Dobra, pokaż jeszcze towary. Pokaż mi swoje towary. Jeśli możesz zapłacić. Masz wodę. W ogóle, myślisz, czy ja mam wodę? Ja nie mam chyba wody wcale. Okej, mam 4 wody. Pytanie, ile ten gościu ma tam dżinu? Inaczej, bo to jest ten kufer. I teraz pytanie, czy ja mogę go otworzyć tak lajtowo, czy nie? Mogę. Widzi, słyszy się to i okej, ma tutaj tylko jeden dżin. Zupełnie się zdamy wodę zamiast tego dżinu. Nikt nie chce tego słuchać. I to jest chyba to. Zupełnie się z tobą zgadzam. A jak nie? Dużo by mnie to kosztowało. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, czyli chyba musimy wydać te 5 dyszek jednak, żeby sprawdzić, czy to też jest dobra rzecz, czy nie. Mi się kojarzy, że właśnie przydałoby się kupić ten pokój za 5 dych. Inaczej bym się do tego. Ale zaraz się dowiemy. Orlan, daj mi pokój. W porządku. Oto pieniądze. Oto klucz. Pokoje są na piętrze, tylko pamiętaj. Staraj się wszystkiego nie zapaskudzić i płać regularnie czynsz. Dobra, klucz do pokoju. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ja nie wiem, czy ta skrzynia była jego, czy tamta, chociaż mi się wydaje, że ta. Rzeczywiście, prawda. Ale zanim to ogarniemy, no to muszę to sprawdzić. Nie, ale on oczywiście. Tu jest też właśnie kufer i to nie jeden. Nie można na tym polegać. Tutaj akurat właśnie warto poprzychodzić. To mnie wcale nie dziwi. Tu jest zamknięty na wytrych. Także trochę będziemy chyba otwierać. Ciągle to samo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, okay, wow, za pierwszym. Otworzyłam, niemożliwe. Spoko w sumie. Dobra, to się w sumie opłacało to wziąć.
Jest tutaj tak, trochę rzeczy, nie... więc w sumie git. Myślisz, że ja mam lepiej? Dobra, kolejny kuferek. Lewo. On myśli, lewo, że... lewo. Naprawdę. Jeżeli on tego i to tylko wyłącznie dla monety. Zostały mi jakieś wytrychy? Dwa. No to nie za bardzo. Mnie to rajcuje, szczególnie, że nic specjalnego tam nie ma. Także jeszcze raz. Już wiemy, że dwa razy w lewo. Myślisz, że ja lewo, mam lepiej? Lewo. Tylko złoto. Jedna sztuka do tego. Trzymam się od tego z daleka. Dobra, i został ode jeden pokój. Nikt się niczego nie dowie. Czy coś pokoja podobnego. I tu jest woda, jakbyśmy chyba nie mieli. Mnie mówili co innego. Okej. Okay. To się nigdy nie zmieni. To co, schodzimy? Może tędy? Na dół? Naprawdę w to wierzysz? Albo nie? On dobra, myśli, zajdę. Że to takie łatwe. No i chyba ogarnęliśmy temat. Spróbujemy jeszcze teraz to zaraz zagadać. Przy okazji też przejdziemy się tamtym mostem zobaczyć, jak tam jest. Trzymam się od tego z daleka. I to tak, przegadujemy teraz, bo już z nim rozmawialiśmy. To on powiedział, że nic. Na czym ma to polegać? Czy mogę na kogoś innego postawić? Powinno zadziałać, wydaje mi się. Stówka. Przyjęcie stawki. Oto mój wkład. I idziemy po tego gościa. I teraz pytanko. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy iść naokoło? Dobra, chodźmy naokoło, bo to w sumie nie jest daleko. A potem spróbujemy wrócić mostem. Może. Bo i tak chyba musimy się dwa dni przespać, żeby w ogóle sprawdzić, jak ten konkurs poszedł. Bo tu słychać goblinek, bo one były na moście. Może tam są czarne gobliny po prostu i to dlatego tak dziwnie. No bo tam są tak jakby bandyci normalnie w podstawowym gotiku. Znaczy w Nocy Kruka. No czyli można powiedzieć w pewnym sensie w podstawowym. No może bardziej po prostu kanonicznym. A no zobaczymy. Nie podoba mi się to wszystko trochę. W sumie nie mówili nic o bandytach na moście, więc może ich tutaj po prostu w podstawowej dwójce nie ma. Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? 10 sztuk złota. Dam ci pieniądze, byś mógł stanąć w szranki z Rukarem. Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Wkrótce je oddam. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. Dobra, to się dowiemy tylko jak pójdziemy spać. Ty idziesz przez most, czy pójdziesz ścieżką? Dobre pytanie. Okej, idziesz przez most. Chyba, że będziesz tutaj nagle schodził, ale... to się zaraz okaże. Ty, ale jajo, tu nie ma bandytów w dwójce. Ja pierdzielę. Dobra, to lajcik. Nie wiedziałam, że słyszałam gobliny, ale nie sądziłam, że... tyle ich tu jest. Dobra, pojadłam, żeby coś... jak coś mnie nie zabiło. No i chodźmy się z nimi rozprawić, to nie powinien być problem. Tu jest jeden wojownik, czy mi się wydaje? Nie, to wszystko są gobliny. Dobra, jeden zszedł na hita, drugi zszedł na hita. Ała, gościu! Dobra, byle mi tamten nie pomagał. Niczego tu nie znajdę. Jezu, to jest taki light, a ja się tak przejmowałam. Mówię, Jezu, bandyci, jak ja tu przejdę? Nic tu nie ma. Przecież nie przejdę. Chryste, panie, a ich po prostu tu nie ma. Nie wierzę po prostu w to, co widzę. I tak się właśnie zastanawiałam, dlaczego ten cieć tędy idzie. No, dlatego, że tutaj za dużego zagrożenia nie ma. No i spoko, bo będzie dzięki temu szybciej. Co prawda jest jeszcze jakaś polna bestia,
Ale to nie jest jakiś tam kłopot większy. Tam jest... O nie, 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 tylko nie dwie. Niczego tu nie znajdę. Dobra, bo już tu trochę jest jednak w tym lesie. Proszę jedną. Może tylko jedna na mnie pokrzyczeć? Super. Wiecie, ja nie chcę tak robić dziwnych rzeczy. Może jakiś kryt by się przydał. No niestety, czasami nie można mieć wszystkiego. Nie, to naprawdę wam powiem light. Nie spodziewałam się takiego czegoś. Ani trochę. O proszę bardzo, wytrych. Czemu ktoś dał wytrych panu Inosowi? To bardzo dziwne. Serio, on mi leje tą krwiopijcę. Ło Chryste Jezu. Tam jest jakiś cmentarz jeszcze. Panie. Randolf, chłopie. Hej, ciągle to potrafię. Chodź tu, Deklu. No chodź. Chryste Jezu. Hej, ciągle to potrafię. Jeszcze mi ekspa zepsuł. No chodź. Ciągle to potrafię. Fuck my life. Nie, to... No chodź. O nie. Randolf. Wykurwiaj mi stąd. Hej, ciągle to potrafię. Idź mi z tego cmentarza. Mi psuł tyle expa, no po prostu... Super. Czemu ty w ogóle wlazłeś do tego lasu, no? Jaki debil. Trochę mi się nie podoba, że chodzę po cmentarzu. W teorii bezpiecznie, w praktyce tutaj jest chyba jakaś jaskinia, do której nie chciałabym wchodzić. Tylko wkurza mnie, że mi gościu zksuł wszystko. Jeju, tak się nie robi. Masakra. Mówi się trudno. To co, pójdziemy się przespać dwie nocki. Nie wiem, czy to wyjdzie tak jak chciałam. Jak nie, to będę musiała to wyciąć i wtedy też z jednej strony lepiej, bo sobie to wszystko pozabijam. On nie będzie robił dziwnych rzeczy. Nieźleś mnie urządził. Będę musiał dalej uważać na Rukara. Jak to? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa na interesy. O czym ty do mnie mówisz w ogóle, chłopie? I to jest prawda. A gdzie jest Randolf? Nie mówię ci przecież nic nowego. Ciągle to samo. Nie wiem, idę się przespać dwie noce. To się nigdy nie zmieni. I zobaczymy, co się stanie. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Coś dziwnego się tu wydarzyło. Nie powinien móc go upić, bo nie miał ginu. Tylko mi się wydawało, że to na innej zasadzie ma działać. Przynajmniej inaczej to pamiętałam z Gotika 2 Noc Kruka, ale może źle pamiętałam, nie wiem. Nie mam czasu Ruker? Na takie rzeczy. Hej, ty! Inaczej bym się do tego Randolf, zabrał. Pijecie? Przepraszam? Nie mów, że to nieprawda. No, jesteś nareszcie. Czekałem się w końcu na ciebie. Zmieni. Co się stało? Konkurs picia właśnie się zakończył. Się to i obo... Kto wygrał? Tym razem zwyciężył Randolf. Naprawdę, nie mów. Rukar chyba miał zły dzień. Mam nadzieję, słyszy się to już ostatni raz. Nie chcę tu więcej takich podejrzanych. Myślisz, że ja mam lepiej?
Dobra, a mogę pogadać najpierw z Randolfem? Chwila! Mamy kaca? Nie, czuję się świetnie. W końcu się udało. Wielkie dzięki za pożyczkę. Proszę, przyjmij to w podzięce. Wygląda na to, że Rukar długo jeszcze będzie trzeźwiał. Dobra, dzięki. A ty, co powiesz? Oddawaj moją kasę. Chyba przeliczyłeś nieco swoje siły. No chodź! Bierz swoje pieniądze i ani słowa więcej. Boże, ci znowu mi wybijają pół lasu. Panie Chryste! Zmuś cierwojad! No chodź! Czego wy nie rozumiecie? Idźcie sobie. Jeszcze mi tego brakuje, no. W ogóle tu pan szkielet sobie leży, tak o. O, goblini jagody. Super. Dobra, idziemy w stronę majątku ziemskiego, czyli tędy, na wprost. Ach, masakra. Dobra. Z topielcem raczej nie dam sobie rady. Chyba nie będę próbować, bo to by było bez sensu. Mamy grupę wilków za to. To są bardziej przeciwnicy dla mnie chyba. Na aktualny etap. Chyba tak. No, jeszcze cios, super. Znaczy wiecie, ja bym się mogła z topielcem nawet spróbować, ale... Czy to ma sens większy, to wątpię. Tu była jaskinia. W sumie można by skorzystać i pójść spróbować szczęścia gdzie indziej. Gobliny. Jak ładnie kryt wejdzie, to na hita. Ty goblinie parszywy. Przy okazji może znajdę jakiegoś czarnego goblina i zobaczę, jak sobie z nim radzę. Nie ma czego plądrować. Zaraz się okaże wszystko. No jest czarnuch. Okej, na dwa strzały. Trochę dostałam od niego. Na pewno z grupą czarnych bym sobie nie poradziła. Możecie ginąć? Gdzie mój kryt? Którego mam tylko 10%, ale mam. Chleb ukradły? Masakra. Próbuję sobie wyobrazić goblina, który je bochen chleba. To w mojej wyobraźni jest trochę komiczne. Albo jak goblin je rybę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nie będę może pytać. Niczego tu nie znajdę. Okej, okay, jestem. Musiałam sobie kichnąć. Chryste! Chciałabym już mieć... O, robimy cofkę. Nie... Czemu one już za mną biegną? Proszę, niech one mi dadzą spokój. Co za gałgan? Patrzcie, jakie agro mają spieprzone. Co ty robisz, gówniarzu, w ogóle? Ła. Okej, okay. Łopanie Chryste. O, zabiły mnie. Dobra, to idziemy stąd, Essa. Nie będę tutaj siedziała. Bo tam jest ich za dużo, tam są czarne chyba ze 4. Ja się nie zapisałam? Dobra, to dajmy sobie spokój z tą jaskinią. Tu jest topielec, krwiopijca. W sumie taka krwiopijca to może przyjść jedna. Boże święty! Co tu za agro jest w ogóle?
Czemu one z kilometra chcą mnie bić? Tak było w podstawowym Gothicu 2? Oła. Gdzie mój kryt? Nie wiem. Ale idę stąd na razie. Nie mam aż takiej potrzeby, żeby tutaj chodzić. Na wilki się skuszę. Oła. Mogę jakiś kryt poprosić, gro? Masakra w ogóle. Muszę dać wkryta, bo będzie nieprzyjemnie. Właśnie, bo ja sobie mięso usmażyłam i nie jem tego. To jest podstawa leczenia w Gothicu 2. Szczególnie na początkowym etapie, a ja w ogóle tego nie jem. IQ po prostu ogromne. Dobra, tu był jeszcze szczurek, bo widziałam i to nie jeden. Polne bestie, w sumie spoko. Muszę dać wkryta i w siłę, tylko że ja bym chciała dwuręczną broń. Chociaż boję się, że patrząc po aktualnej mojej walce, to tego pożałuję. Akurat mam 20 punktów, jakbym się nauczyła plus 10 do broni dwuręcznej. A ten topielec, to przepraszam, to norma, że tak sobie chodzi, tak? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. No i jakbym się nauczyła do siły plus 10, to też by było super. Nie mówię ci przecież nic nowego. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Znam Lee. Wszyscy znają Lee. To nic nie znaczy, koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale taki wiejski kmiot jak ty nie może o tym wiedzieć. Chyba będę musiał ci pokazać, co o tym wiem. Przeprowadzasz więc jednoosobowe powstanie chłopskie? Dobrze więc. Pokaż, co masz. Cool. A, okej, Buster się bije tym sposobem. To okej. Spoko. To bez problemu. Bałam się, że będzie pił tak jak najemnicy w tym. Nie wiem, okradać Bastera czy nie? Zawsze się zastanawiam, czy im zabierać to, co mają, a zabiorę. Najwyżej jak się fochnie, to się wczytam. No i co, łyso ci Buster? Znamy się, Buster. W ogóle chyba Buster nas uczył akrobatyki w Gothicu 1, nie? No chyba tak. Poruszasz się tak jakoś sztywno. Zobaczymy następnym razem. Dobrze już, dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Chcę dołączyć do najemników. Każdy, kto potrafi przywalić tak mocno jak ty,
nie powinien mieć tutaj większych kłopotów. Mój głos nie ma wielkiego znaczenia, bo jestem tu od niedawna. Ale kiedy Lee mnie zapyta, będę głosować na ciebie. Lee jest dowódcą najemników, tak? Dobra. Hej! Przypominam sobie, skąd cię znam. Też byłeś w kolonii. Tak, byłem. Nie widziałem cię, gdy to się wszystko stało. Przedtem zresztą też. Miałem inne kłopoty. Sporo cię ominęło. Od czasu, jak siedzieliśmy razem w kolonii. Co się stało z najemnikami z kolonii? Kiedy bariera padła, Lee wyprowadził nas z kolonii. Powiedział, że jeśli będziemy się trzymać razem, nic nam się nie stanie. Miał rację. Krótko potem znaleźliśmy sobie tutaj przytulne miejsce. Właściciel tej ziemi płaci nam za pranie chłopaków ze Straży Miejskiej. A większość z nas i tak robiłaby to za darmo. Onar karmi nas wszystkich i możemy czekać na dobrą okazję, żeby wyjechać z tej przeklętej wyspy. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Może będę mógł dać ci wskazówkę, czy dwie. No, jednoręczna. Normalnie bym się ucieszyła. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o najemnikach i okolicznych terenach. Niewiele mogę ci powiedzieć o tej okolicy. Lepiej popytaj wieśniaków. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo prostą zasadę. Jeżeli potrafisz dotrzymać pola, jesteś z nami. Wydaje mi się, że nadajesz się na jednego z nas. Nie myśl se jednak, że w naszej ostatniej walce brakło ci szczęścia. Na farmie jest mnóstwo chłopaków, którzy są lepsi ode mnie. Na przykład Sentenca pilnuje wejścia na farmę. Nie zaczynaj z nim walki. A co z tym Sentenzą? Kiedy przyjdziesz na farmę, będzie chciał wyciągnąć od ciebie trochę złota. Robi tak ze wszystkimi nowymi. Na twoim miejscu bym zapłacił. Ja tak zrobiłem, a potem on na mnie głosował. Powiedział, że przysługa za przysługę. Straciłem całe moje złoto, ale nie było tego za wiele. A ostatecznie byłem z tego zadowolony. Widziałem kiedyś, jak pobił kolesia, który postanowił mu nie płacić. Dzięki za wskazówkę. W rzeczy samej. Ma dla ciebie jakąś wartość? A masz. Trzymaj. 5 sztuk złota. Dzięki. Koniec końców, wygląda na to, że jednak mogę dzisiaj wieczorem coś łyknąć. Nie zapomnę ci tego. No i dobra, super. Wiecie co, bym chciała spróbować zawalczyć z topielcem. Tylko nie wiem, czy to mądre. Pewnie nie. A dlatego się zapisałam. Bezi, ale weź to wyciągnij. Nie, w sumie... Spoko, tylko że oni mi go wyciukają. Jedna bestia mniej! Udało się. Widzieliście to? Ale aż się spociłam. Nie, no dobra, to pielec spoko w sumie. No wynocha. Właśnie miałam powiedzieć, bijecie mnie? No na to wychodzi. Dobra, czyli już wiemy, że Sentendzie musimy zapłacić, że to będzie lepsze. Smoczy korzeń znalazłam, cool. Fajnie. W sumie Sagitka jest niedaleko, ale do niej troszeczkę droga jest taka mało przyjemna. Chociaż ona by nas nauczyła robić stałe mikstury. Ale to się przyda dopiero później, nie teraz. Bo maksymalnie ile możemy się chyba nauczyć siły, to jest 100 i resztę później robimy sobie chyba z mikstur, więc no niech i tak będzie. Dobra, tu są polne beściochy, tam jest farma Sekoba. Wiecie co, wydaje mi się, że możemy zakończyć w tym miejscu. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zrobiliśmy w sumie jedno zadanko poboczne. W kolejnym już udamy się na farmę Onara i tam myślę, że będziemy próbowali sobie zjednać chłopaków. Muszę poczytać, jak ruszyć zadania z Gildią Złodziei w Gothiku 1. Boże święty, w Kolinii, w sensie w Gothiku 2. Tu mamy zadanie właśnie szacunek. To jest główne też, jeżeli chcemy się dołączyć do najemników. No i co? No i będziemy to robić. Dzięki wam jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.